Siemanko, witajcie Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak udostępnić ekran między laptopem a telewizorem z dodatku z klawiaturą i myszką. Na laptopie wchodzę w ten pasek, ten zadania, ten góra, ta strzałka. Klikam dwukrotnie w Bluetooth, urządzenia Bluetooth. Usuniemy to, bo już nie da się połączyć. Ten TV Samsung 7443, brak połączenia. Ale to nieważne. Ważne, że trzeba. Klikamy w dodaj urządzenie Bluetooth lub inne. Wybieram ekran bezprzewodowy i klikamy w TV Samsung 7. Serię 43 ekran. I chwileczkę. No i trzeba zezwolić oczywiście. I się łączy. No i proszę bardzo, jest. No i mamy gotowe, wszystko. Tylko jeszcze chwilę, tylko najpierw trzeba kliknąć zezwalaj na wprowadzenie danych z mocą określonej klawiatury i dotyku i prostego urządzenia. No i teraz będzie działać. Klikamy w gotowe, zamykamy ten ustawienia Bluetooth. Teraz włączamy na przykład dla przyjemności, dla przetestowania przeglądarkę internetową. Włączam YouTube. Sprawdzimy powiadomienia najpierw. Poszukamy jakiegoś filmiku, na przykład musicala. No, na przykład tą myszkę, która jest podłączona do telewizora, to działa. I klawiatura, zobaczmy, czy działa się klawiatura. Tą klawiaturą wpiszemy. Na przykład. Im Józef. Z kanału Kompilsa, oczywiście. Telewizor to też jest do telewizora podłączony. Wejdźmy w tą piosenkę. Reklama jest. Tylko że na moim laptopie działa normalnie, a telewizor się opóźnia. Obraz i dźwięk. Dzisiaj ty na moim filmiku. Tylko, że chwilę, że jest problem, że nie da się żadnej gry grać. To musi być podłączone po kabelku, nie bezprzewodowo, żeby grać w gry. To się tylko do pracy i do swojej muzyki, czy do oglądania filmów. A do gier się nie nadaje, niestety. Bezprzewodowo. Tylko, a gra, żeby grać w gry, to się tylko przewodowo, niestety. Dobra. Teraz rozłączamy. No i mamy rozłączony. Proszę bardzo. Mamy rozłączony z laptopa i telewizora.
Tam mieszka, było to, jeszcze raz powiem, działał do mojego laptopa, ale do telewizora było podłączony. I klawiatura też do telewizora, Samsung Smart TV. Klawiatura i myszka, laptop jest połączony bezprzewodowo. Był obraz przekazywany. Z mojego laptopa do telewizora Samsung Smart TV. Dobra, to na dzisiaj tyle na moim filmiku. Dziękuję za obejrzenie filmiku i pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Thank you.